Witam na 13. odcinku Wiedźmina 2. Edycja rozszerzona Zabójcy Królów. Na modach? Ostatnio byliśmy na barce i przysłuchiwaliśmy elfa Cierana. I teraz idziemy z Triss po Róże Pamięci, gdzie ona mi tutaj znikła. No, gdzieś tu powinna czekać. No i nie czeka, polazła sama. I te eliksirki, które mamy, i te niestety smugi, które temu towarzyszą. O, idzie. Przydadzą nam się. No, idziesz, Triss. No i trzasnęła nam drzwiami przed nosem. Świetnie. Róża Pamięci. I tutaj będzie taki fragment, który kolejny raz udowadnia, że Wiedźmin nie jest trylogią. Bo na przykład Geralt może dać, a może i nie dać Triss Róży Pamięci. Wiedźmin trzeci już tego nie uwzględnia i zakłada z góry, że tą różę Triss daliśmy. No i teraz weźmiemy grę pod szpic i zobaczymy, czy Next Gen wprowadził jakąś zmianę. Zbieramy sobie miejsce na cel. Wydaje mi się, że to tutaj. Wodospad, Menhir. Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia. Budować ogrody pośrodku lasu. Nie marudź. Już niedaleko. To ty biegniesz. A w ogóle to musimy z Triss pogadać. No to za chwilkę, bo ona teraz z nami gada. Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu. Nie będzie chciał. Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Róża musi gdzieś tu być. Rozejrzę się. Eldan i Cimoril. Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. Spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie tyle nienawiści. Ludzie spalili ich miasta, wykarczowali lasy i przygnali do rezerwatów. Jorvet i Emo podobnie zwyczajnie się mszczą. A nie wszystkie elfy są takie. Ciaran mówił, że chodzi o coś więcej. Myślisz, że w jego idealnym świecie znajdzie się miejsce dla ludzi? Przecież jesteśmy niemal tacy sami. Nie jesteśmy. Uczymy się od siebie od pokoleń. Ale wciąż pozostajemy inni. Smutne. Tak jak ten ogród. Smutny i piękny. Dobrze, że jesteś. Czyli nie pogadamy. No to musimy zerwać. Triss. Róża Pamięci Cimoril. Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. Możemy ją podarować Yennefer, ale nie Triss. I nie damy jej tej róży. No i to nie ma żadnego znaczenia. Taka to trylogia. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Daj spokój. To tylko jakaś głupia elfia historyjka. Po prostu daj mi tę różę. Wcale nie jest głupia, tylko... O tej rzeźbie mówiłem łysy. To są teksty. Państwo se nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdylu wystarczy. Albo i półtora.
Skąd babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stać ich jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki hordniczy? Defrauduje. Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę. Sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, cipo. No a i będę... Dlatego mówiłam, eliksirki się przydadzą. Ale tu Triss miota ogniem. Uważaj, Triss! Enzid budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. I teraz tak, tutaj jest słynna scena z Triss. Ale my tej sceny nie będziemy mieć. My się oprzemy jej urokom, zdobędziemy umiejętność, bo przecież nie widzę Triss. A przy tym właśnie zdobędziemy unikalną umiejętność, która nam się przyda. Tutaj mamy ciekawe rzeczy. Ale obiecuję wam wynagrodzić tę stratę. W następnym rozdziale będą dwie takie okazje. Ale to nie Triss jest ukochaną Geralta. Dobra, zebraliśmy książkę. Dziki gon. No i teraz do niej zagadamy. Wygląda na to, że utknęliśmy. Aha. Musi być stąd jakieś wyjście. Mhm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mhm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Nic. Nic, przepraszam. Poszukajmy wyjścia. Ach. Wszystko w porządku? Tak. Spróbujmy znaleźć wyjście. Jestem pewien, że zwiadowcy z Coyatel słyszeli odgłosy walki. Nie przeoczą wyrwy, przez którą wpadliśmy do jaskini. W pojedynku z ostrożnością nie mam szans. Co mówiłaś? A, nic. Poczekaj, Geralt. Hmm? Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie masz plany? Spotkam się z Jorvetem. Głupio by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. Jorvet to stary lis, walczy z ludźmi od 100 lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Może cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Yennefer, bo jestem to winna tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców, wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie. Triss. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. A w ogóle ten dialog nie ma sensu, bo cokolwiek nie wybierzemy, to i tak idzie to w jednym kierunku. Przede wszystkim pierwsza odpowiedź nie ma sensu w naszej aktualnej sytuacji. Jak dobrze pójdzie, złapie królobójcę, nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Triss, naprawdę chcesz, żebym siedział przez 2 dni w karczmie i pił z miejscowymi, gdy Leto próbuje przejąć kontrolę nad Skojatel? Nie!
Ale co potem? Co jeśli Jorvet wyśmieje twoje rewelacje, powie, że Leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać? A więc jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem? No co ty? Nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny. Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju. Nie takiego życia chciałem dla nas. Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić. To by była ucieczka. A my przecież nie przegraliśmy. Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć. Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zaklęć. Pomówię z Zoltanem o Jorvecie. Kiedy wyrównam rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy. Umiejętność. Pojawiła się? Albo ją przegapiłam znowu. Dobra, sprawdzamy. Postaw. No i mam punkt. Dostaliśmy też umiejętność przy rzucaniu tymi nożami z wes. Miotacz, to jest to właśnie. Odporność na magię. To jest umiejętność, którą zdobyliśmy teraz właśnie. Opierając się Triss, mamy odporność na magię. I miotacz przy rzucaniu nożami z wes. Także i te tutaj statystyki, to naprawdę to się wlicza i nam pomaga. Ale ja tu jeszcze chciałam z nią pogadać. Czy to się uda? Dobrze, że jesteś. Nie, nie chcesz ze mną gadać. Dobrze, że jesteś. Z nią jest świetny tekst o tatuażu. A tu możemy wleźć. Dobrze, że jesteś. No i nie da się. A jak stąd wyjść? Tutaj, dobra. Użyj Arda. No i wychodzimy. Czy Triss, w końcu zaczniesz ze mną gadać? Wiedźmińska brzytwa. O. Leto. Lubi tu przychodzić. A łajno mnie obchodzi, co ten bydlak robi w wolnych chwilach. Idziemy, czy będziesz się zachwycał kamieniami? Walczyć. Eldanem i Cymoril. Piękna historia, a ludzie zrobili z niej ckliwą bójdę. Bledded One. Tak, tak. Ludzie to łajzy i kutasy. Idziemy? Jednak my, Enseed, pamiętamy, jak było naprawdę. Bezgraniczne oddanie, pasja, namiętność. Będziesz teraz pisał wiersze? Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęte są miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie chędożenie. To idziemy z nimi negocjować. Duan. Kelmseed. Nie chcemy walki. Widziałeś go, Hervien? Chce się wykpić starszą gadką. Tu jest elfia ziemia, Duan. Ziemia, na której takich jak wy czeka śmierć. Nie chcemy walki. Nie chcemy walki. Zostawimy waszą ziemię w spokoju. Dobry jest. Pluje ci w twarz i mówi, że deszcz spada. Zamknij się, Zagen. Mów, Duan, co to za trupy za wami? Chcieli ukraść rzeźbę. Chcieli zabrać rzeźbę, ale ulegli sile perswazji. Nawet jeśli to prawda, to co tu robicie? Chcieliśmy zobaczyć to miejsce, nic więcej. Chyba nic nie ukradli. W takim razie już je zobaczyliście. Idźcie stąd, zanim zmienię zdanie. Nie wierzę, Hervien. Puszczasz ich wolno? Idźcie! Świetnie, uniknęliśmy walki. Powietrze. Cieszę się, że z tobą poszłam. To było bardzo pouczające. Tak? A czego się nauczyłaś? Wiesz, dlaczego Eldan i Cymoril przetrwali razem, wbrew wszystkim? Nie, dlaczego? Nie tedy. Bo to rzeźby. Tylko rzeźby. Triss. Będzie mieć wyrzuty? Czy ona idzie za mną, czy dalej gdzieś utknęła? Rozmawiaj z Sultanem i z Coyotel. Tak, ale ja chcę pogadać z Triss, bo to jest ostatni moment. Gdzie ona mi zwiała?
Aha. No, prze... Dobrze, że jesteś. Dobra, ona się zaraz tepnie i to będzie wszystko. To może jeszcze ją w karczmie dopadnę. Dobra. Albo się już zgubiłam. Idę tą samą trasą, co na Keirana. Chyba nie. No dobra, wracamy. No i tu się zaczyna robić ciekawie, naprawdę. O. Nie ten... Nie, dobry. Dobry miecz. Dobra. Miało was już tyle nie być. No chyba źle idę. Tak, pewnie nie wejdziemy. Ten las jest naprawdę piękny, drzewa imponujące. Ale niestety utrudnione jest wędrowanie. A ona się nie tepnęła, tylko idzie. O, świetnie, tu chciałam z nią pogadać. To będzie bardzo fajne. Potrafisz usunąć tatuaż? Mam prośbę. Usuniesz mi tatuaż? Zrobiłeś sobie tatuaż? Gdzie? Na piersi. Jaki? Pokaż. Gołą babę, a może jakieś kredo życiowe? Nie torturuj mnie. To nie ja zrobiłam sobie tatuaż. No dobrze. Jest taka mikstura. Oczyszcza tkankę pod skórą właściwą. Będę potrzebowała zielonej pleśni, płatków białego mirtu i wilczego aloesu. No to idę po ziółkę. Możesz nie mówić o tym Jaskrowi? I przestań się wreszcie śmiać. Kiedy nie mogę. To chciałam uzyskać ten dialog, bo jest genialny. Oczywiście nie usuniemy tego tatuażu, bo to jest jedyna rzecz, która przechodzi do Wiedźmina III. Możesz brać. Serce mi stanęło, Przemyku. Dobra, teraz tak, tu sobie pomedytujemy. Przydzielimy sobie talent. Chociaż nie muszę już w trybie medytacji, ale niech będzie. Idziemy dalej w eliksiry. Tutaj jest degustator. O, właśnie. Ale w takim razie idziemy tu mutowanie. Tu są trzy mutowania, więc idziemy w to. O, tutaj możemy wsadzić mutagen. Pojawiło się to półeczko. Ale co my mamy? Mutagen siły. Wymiar obrażeń od znaków. Mutagen efektów krytycznych. Bierzemy. Tak. Świetnie. Czyli jednak jest tu, ja o tym zapomniałam. Super sprawa. Bardzo fajnie. A teraz jakie mamy eliksiry?
coś muszę sobie chyba nadrobić. Jaskółki dorobić trzeba, o jak tu jest biednie. I zobaczymy w ogóle, co się uda. Dobra. Jaskółki nie mogę zrobić? Dramat. Pani Rosomaka. Ja nic nie mogę zrobić. Wilka nie mogę. Ja bez tych eliksirów to ja tu nie mam żadnych szans. A coś pocałunek. To grom niech będzie. Nie, Wisielcu. Teraz jaskółka. Czemu wtedy nie lądują? Dobra. Ale przeciwko upiorom nie da się. Puszczyk. Koniecznie. Rosomak nie da się. Wilk. Nie da się. To wilga niepotrzebny. Wilk by się przydał. Dobra. No to za mało mam komponentów. Dobra, odpoczynek. Mamy tak. Żeby nie po nocy. Aha, i teraz sprawdzimy, czy mam te eliksiry. Jaskółka, pocałunek, puszczek. Tylko tyle zrobiłam? Robiłam grom przecież, gro! To jest masakra jakaś. Dobra. Przełączam się. Na klawiaturę. Co tam u was słychać, moja droga? A w dzień wołania dzieciaków. Z którym klawiszem? Kasze? O, tu. Jak za pomocą klawiatury je wykonuje? To będą. To chyba też mi za bardzo nie wychodzi. Tu się coś pokrzaniło. Dobra. Rosomach, puszczyk. Dalej tego gromu nie mam. Co tu się dzieje? Ja chcę mieć grom i koniec. Ale tu nic nie ma. No przecież jest. I Verbena.
Nie wiem, o co chodzi. To te kolory są tak enigmatyczne. No to beznadzieja. Nie wiem, o co chodzi. Nie rozumiem tego. Dobra, idziemy do karczmy. Gdzie ta karczma? A ona wtedy mówi: kocham cię i w okej, teraz będziemy gadać z Zoltanem. Będziemy potrzebować eliksirów, to teraz się zrobię zapis. I tych niestety szczątkowych się napijemy. Się boję normalnie. Spodziewałem się. Tylko bez żadnych awantur. Ma być spokój, jasne? Jak słońce. Będę cię miała na oku. Dobra, nie to chciałam. Komu dolać piwa? Dobra, jest kulka. Puszczyk. Posomak. I pocałunek. Spodziewamy się. Jakieś wieści? Triss wywęszyła coś. Podobno na barce są ważni jeńcy. No to już wiemy. Wiewiórki. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko! Słyszałem, że znasz okolicznych Skojatel. A, chodzi ci o to, co jakiś fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorveta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze Skojatel jestem za pan brat. Jorvet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim widzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorvet? Przecież to zwykły rzezimiech jest. No, ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Idziemy do Jorveta. No, tak. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatel? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jakie rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorvet jest szaleńcem, ale Skojatel słuchają go jak matki. Wie, skurwiel, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy, kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nieludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem Kedwen. To bez sensu. No, to idzie? Prawda. Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Tu są gdzieś miejsca mocy. O, właśnie. Zioło. Bierzemy. Tutaj Zoltan dzielnie walczy. Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. No, prowadź, Zoltan. A ta ożyła. Już była jakaś nieruchoma. Hasła? Co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. Nic dziwnego, że Loredo chciał cię powiesić.
ale go kurwa nie przyjąłem. A z kim tu walczy? No i co, wytępiliśmy królową, a to dalej łażą. Ale walczy nam się łatwiej, bo to i tak doświadczenie zabraliśmy. Ale też amulet na litele i te wszystkie umiejętności. Ale ja zbieram komponenty, nie ma problemu. Długo by opowiadać. Zasrane to życie. No nie marusz tak sobie. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas z łuków. Co? Nie, to Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. Ale komu? Pospiesz się. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorvet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył w fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie fujarki? Chcemy tylko porozmawiać z Jorvetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasnoludzie. Przekażemy informacje Jorvetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. O, znaleźliśmy długie, znoszone rękawice. A nie to, co my mamy. Mamy krótkie. Coś, co naprawdę nie ma znaczenia. Ale dobra. Te pułapki sobie sprzedajemy. No my tędy już szliśmy, pamiętacie? Szukałam chyba tego dworku. To wtedy było zablokowane, teraz da się przejść. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na Jorveta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja rwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? No to idziemy walczyć z krabopająkiem. Chyba sobie jakoś poradzimy. Ale ja sobie zapiszę. Nie będzie to łatwe. Długo by opowiadać. Zobaczymy, czy mamy coś na miecz.
No nie ma przeciwko insektoidom. W takim razie... Osobka. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Tak, z królową Endriak będzie to samo. O, już mi zabrał pół życia. Jeszcze szarżuje skubany i już się obrócił. Zaraz zginę. Zginęłam na samym końcu. Naprawdę. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Zoltan mi pomaga. Drugi raz walczę. Wrzuciłbyś Quena. Zoltan go ubije normalnie. Nareszcie. No nie było łatwo, za drugim razem. No. I mój ulubiony Jorbert. Z niebieskim okiem. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Vatgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. No to musimy rozmawiać ostrożnie, bo rzeczywiście Jorbert nas zabije. Nie możemy powiedzieć, że jesteś mordercą, bo już nie żyjemy. Puść Zoltana, Jorvet. Masz mnie. Mam was obu. Wiedźmina, który najwyraźniej szuka brzydkiej śmierci. I krasnoludzkiego zdrajcę, który pluje na honor swych pobratymców. Wiesz, na co pluje, hędożony durniu? Na waszą całą zasraną zgraję, przez którą giną niewinni ludzie! Niewinni ludzie. Nawet zabawne, gdy wykrzykujesz to z przejęciem. No nie, nie możemy znowu dać tej odpowiedzi. Chcę królobójcy. Chcę Leto. Człowieka, za którego zbrodnie jestem ścigany. Gdybyś nie był pachołkiem Foltesta, nikt by cię nie ścigał. Oczekujesz, że wydam ci jedynego dłan, który na cokolwiek się przydał? Jak przeprosimy za awanturę na wybrzeżu? Zaatakowałeś mnie w porcie bez powodu, Jorvet. Jesteś mi coś winien. Nic ci nie jestem winien. Tylko wobec Rosha mam dług, ale obiecuję, że niedługo go spłacę. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Ep Esnilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce 2 tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie.
Ale samo słowo nie wystarczy. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? Dłan, który załatwia brudne sprawki z Coyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić, co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorvet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu. Żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Eseat Vatgert, masz wszystko Epars. Nie wszystko mam Epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię. Dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłani niż ty, Geralt. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Ciaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy, co Leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Calmeweth. Nie wiem, czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Nie traćmy czasu. Ale myślałam, że jeszcze trochę pogadamy. No i teraz czy mi starszy... Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj. Właśnie. Mamy jeśli jeszcze mnie zdradził, już nie żyje. Mamy jeszcze eliksiry. Ale... ja sobie na miecz coś dam. Bo tu się przyda. Teraz potrzebujemy... jadwisielców. Żeby mi starczyło tych eliksirów. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety, królobójca. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz? A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę.
Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy, a jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Vedrai! Elle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. O, i teraz rosz wszystko z pierdzielu. Daj mi miecz! Oczywiście. Zdychaj! Muszę cię zabić. Spróbuj. I przed nami najtrudniejsza walka w tym rozdziale. W sławetnym basenie. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. To jest bardzo trudna walka, ja nie wiem, jak ja dam radę. I czy czasem nie zmienię trudności na normalne, albo nawet widzę, na łatwe. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Zobaczymy. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślą, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Na niego? O, dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zbirem. On tylko rzuca tymi... Tylko czemu mi znaki nie wchodzą? Ale... Oczywiście nie... Nie to przyciskam, co trzeba. Tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki Gon nie mógł ci tego odebrać. Jest. Udało się. Nawet jak pokrzeniłem przyciski, to się udało. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla? Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzam cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. A walka z Leto to jest jedna z trudniejszych walk nie tyle w rozdziale, co w zasadzie w całej grze. I na Leto działa... Gdzie Rosz? O. Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do Flotsam. Skąd wiesz? Chcę dopaść Triss. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuje się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Geralt. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy. Mete tarde, Gwynblade. Powodzenia. No, mamy nowy poziom. Za chwilkę. Tutaj przede wszystkim Leto wytrącił nam miecz. Trzeba go tu poszukać. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ta walka jest bardzo trudna i na Leto najlepiej działać właśnie Ardem. Wytrącać go z równowagi i w tym momencie go atakować. I trzeba robić dużo uników, bo on rzuca tymi petardami. I naprawdę jest trudnym przeciwnikiem.
O, schematy. I poszło nam w miarę łatwo, pomimo tego, że oczywiście poprzedzili mi się przyciski. Wciskałam cały czas LT zamiast RT. A, nieważne. Dobra. To jest nasz miecz. Teraz sobie go wyekwipujemy. O, i teraz tak. W tym miejscu, gdzie walczyliśmy z krabopająkiem, nie zdążyliśmy tego przeszukać, tam w normalnej grze też jest coś do znalezienia. Chyba jakiś miecz, albo nawet miecz wiedźmiński. Dobra. Oczywiście u nas jest inaczej. I tu w skrzyni coś na nas czeka. To po oreny. My zbieramy ziółka i dalej eliksiry działają. Coś pięknego. Także naprawdę walka z Leto poszła tak sprawnie, że aż jestem w szoku. Gramy na trudnym. I tu wyłazimy. Tu? Nie tu? Którędy my tu wyłazimy? Nie tędy? Dobra. Czyli tędy. Czyli tędy będziemy wyłazić. Dobra, a w tym miejscu się pożegnamy, bo tu akcja się zawiązuje. A my musimy kończyć, także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górze. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Pa!